No. Nie, no bo kurwa, no bo ona, to, dla tych co nie wiedzą, to ja wytłumaczę tak pokrótce, też nie chcę jakby, wiesz, to nie chodzi o to, żeby gnębić tą dziewczynę, bo jakby ona jest mi obojętna, ale prawda jest taka, że no ona ogólnie wzięła się stamtąd tak, że była dziewczyną Mielonidasa i jakby spoko, tylko że zirytowała mnie jedną rzeczą. I w pewnym momencie chciała jakby taką, kurwa, wyższość moralną, jakby, inaczej, złe nie było to, że ona była dziewczyną Mielonidasa, to jest taki by the way, nie? Wiesz, o co chodzi. I ona, i byliśmy na urodzinach naszego menadżera, Konrada, to było 1,5 roku temu. I ona powiedziała coś, czego nie powinna powiedzieć. Pod takim względem, że tak kurwa, tak wyczułem kurwa od niej, że tak, taką wyższość moralną próbuję kurwa zaprezentować na tle człowieka, który jakby jest spoko. I jej wygarnąłem parę rzeczy i ją wyzywałem. I chyba ją to znaczy wyzywało. Bo powiedziałem po prostu to, co kurwa o niej pomyślałem w tym momencie. I ona się obraziła i stała potem pod, bo to taki pub był, pod tym pubem. I on tam szli pocieszać. Ja wychodzę, mówię, co z tego, co powiedziałem, jest nieprawdą? I oni, no ale kurwa, stary, nie wypada. Ja mówię, kurwa, wypada, no nie możesz, kurwa, jakby niektórych rzeczy robić publicznie przy mnie, bo ja zawsze stanę w opozycji. Jakby nie mam już do niej problemów, bo ja, jakby ona nigdy nie była moim problemem, tak prawdę mówiąc. Ale no, było takie spięcie kiedyś. Więc no, ja ją od tamtego, to co trzeba powiedzieć o tej Kamili, tak, bo to z tą dziewczyną, co i samo tam rozmawia, co tam koło Moniki stoi chyba, bo Moniki nie widziałem, ale chyba Monika tam stoi, też w białym, a tamta w czarnym. No, to trzeba powiedzieć, jakby też, jakby, bo wyjdzie, że tak bardzo negatywnie się o niej wypowiedziałem, ale z tego co wiem, to pomaga bardzo Monice i że są koleżankami, nie? I jakby w porządku i ten. Jakby chwała jej za to, że jakby jest dobrą koleżanką i że czasami zostaje chyba z Natalką. No, wiecie o co chodzi, nie? No. I tyle. Ale co powiedziałem, to moje, nie? No. Chuja zrozumieliśmy z tej historii. Tak to jest, kurwa, stary. No. Dwie. O kurde. Ach, kurde. Jak złapiesz, dam ci suwę, obiecuję. Jeszcze raz. Jeden. No trzy muszą być krótki. Co? Ja! Co za oszustwo? No kurde! Ostatni, do 3 razy sztuka. Otwórz tą gębę jak do loda. O, jak do loda, dobra? No to jeszcze, trzymaj. Co? Przez córkę też zachciało mi się mieć kabrio, właśnie jedzie. Miało być o 14, potem o 15, potem o 16, potem o 17. Już mamy 18. Jak to jest, stary, że i samu bolą plecy, nie może się ruszać, bankrutuje raz na 10 dni, na nic nie ma pieniędzy i co chwilę, kurwa, kupuje samochody. Ja muszę go o to zapytać. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Aha. Po sygnale nagraj wiadomość. Pedał. Tom nadal go nie ma. Weź ją zapnij. Zapnij mnie. A, serio mam się zapiąć? Kurde. Weź włosy. Petarda. Jak też Konrad, to nie uchałem. O, już napisali na weszło nawet. Wszystkie media trąbią o tym, że Kasprzyk kupił klub Habiby. On tu Zjednoczone Emiraty Świeckie.
uprzedzam pytania. Nigdy w życiu nie siedziałem w tym samochodzie. Uprzedzam, kurwa, pytania, tak? Uprzedzam pytania, uprzedzam śmieszki. Fajnie, że już szykowałeś do Nate'a. Ja tym autem, kurwa, nie jechałem. On w tym bodykicie... White body, no. Jest... przemocny. Ja nie wiem, jak ktoś może kupić bez tego. A te alusy do wymiany czy do odratowania? Mam takie nie, na do regeneracji, reszta do malowania. Szczerze myślałem, że będzie gorzej. Nie ten... ma tragedii. Wiesz, tu co, jest, tak, to najgorszy, najgorszy będzie dach, ale... A z tym dachem? Wymieniamy poszycia, konstrukcja będzie naprostowana na ramię. A szyberdach... O, trzeba konstrukcję, kurwa, naprostować. Około szyberdachu, reszta mechanizmu jest sprawna. Okej. Okay. I tu nic nie będzie się z nim nigdy... Nic. Nic. Jaj. Oj, chyba się jakiś ulep, kurwa, na loterię szykuje, widzowie. Tam ci wysyłałem filmiki, specjalnie kamerą zaglądaliśmy. A opony, kurwa, to też widzę, kurwa. Pierwszy sezon, nówki, kurwa, nieśmigane. No. Normalnie Raikkonen by, kurwa, jeszcze 2 Grand Prix na nich pojechał, kurwa. Tylko wiadomo, że nie może być deszczu, bo to są tak zwane sliki. Dobrze, nagrywacie wszystko, bo widz musi wszystko wiedzieć. Czy nie ma oleju, wiesz, w cylindrach? Chyba pierwszego odpalenia po szkodzie. On prawdopodobnie jest po dachu. Gdzieś tam się prześlizgnął, walnął kołem, prześlizgnął się po asfalcie i wrócił na koła. No ale żeby nie robić tego uruchomienia, jakby był olej w cylindrach, wiesz, pogięłoby zawory i zaraz by był problem. Ten silnik kosztuje 160 tysięcy. Nie chciałbym tyle płacić. No, no, więc... Ja go kupiłem dla tego silnika ogólnie. No. Piękna blondyneczko, chodź tutaj szybciutko. Ja śmierdzę? Bo mi tu już się robi gęsia skórko. Ale nie ty, Monika. Kamila! Ty nie szukaj tam na Tinderze żadnego Kamila. Ja nie ubieram się. Kurwa, trochę mi się skrzydło spociło. Ale tylko prawe, lol. Nie, no serio. Jak ja to, kurwa, zrobiłem? Używałem dzisiaj dezodorantu, ale tylko prawe jakby. No. A szczypie w oczy? No. Moje, zobacz jak mi gęsia skórko się już w domu. Zdejmuj tu prześradło i mnie wciągaj do siebie. To jest Majszy czy kto? Ale palce masz tak okrutne, że mnie to odrzuca, nie? Co masz tak brzydkie palce u stóp, stary. Jakie brzydkie, kurwa, co ty masz za... Ale one są faktycznie długie! Nie mogę na to patrzeć! Ale ona ma mnie za jakiegoś hobbita? Skakuj na plecy, ja cię po pustyni będę prowadzał. Chodź! Jak mój wielbłąd? No, mogę być twoim wielbłądem, pokazać swojego kamela. Co? Powiedziałem to? Ojeja! Skłoszyłeś chyba to. Skłoszyłaś ją. Siema. Siemanko. Angelo. Adam. Brucha mi spada. Adam. Ja nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jak Isamu przyjeżdża z jakimiś, albo pojawiają się u niego jacyś koledzy, oczywiście poza detailerem, bo to pizda jest na strzała, ale jak przyjdzie jakiś kurwa kolega Isamu na tym filmie, a jak już jest kurwa z branży motoryzacyjnej, wiesz, jakiś klakier, czy jakiś tam, czy ktokolwiek inny, to oni, kurwa, wszyscy wyglądają, stary, jakby mogli ci sprzedać samochód, naprawić albo spuścić w pierdol, nie? Jakby, kurwa, tam każdy, kurwa, nie wiem, w tej środzie wielkopolskiej to chyba testosteron, kurwa, to jest zamiast wody, kurwa. Chce mi się pić. Masz, podejdziesz trochę wodą. No, no serio. No. Adam, brucha mi spada. Adam, siema. No tak zwany zakup bez możliwości zwrotu, dokładnie, no. Spadam, dokładnie. No. Nie poznaj, ja Habibi. Wojaszek! Kurwa, ja do ciebie z Dubaju, żebym przyjął specjalnie, no. Abyś pogodę mi zabrał. Siema, Byniu. Siema. I gitarę już ci zabrałem, rozumiesz? Podrywam. Czy już do góry łaził? Chłopie, jak ty zobaczysz, co zrobił teraz, jak cię nie było, to skiśniesz.
Męczyłeś Kamilę? O Jezu, i co jeszcze? Chłopiec, on jej pieśni miłosne. On jej pieśni miłosne pod balkonem na gitarze grał. Ona tak lubi. Czyż to skurwa ukulele chyba? A ona najbardziej do Tomka. A po co, żeś mi to powiedział, no? Nie chcę ci nadziei bez sensu robić. A to może i dobrze, bo ja jestem... Pochodź, że się tu przyjechali. Kurwa, sprawdź znowu co masz w garażu. Loteria. A kurwa! Zrobię ją razem. No, dobrze. Możecie się z niego śmiać już teraz, bo... Nie, bo ja się śmieję z aut ciągniętych za kontenerem. Ale było w kontenerze, ma zdjęcia. Tak, na pewno. A czemu i sam udajesz, kurwa, to coś na loterię? To już ja nawet taki, kurwa, bezczelny nie byłem. Ja ledwo, kurwa, zderzak, dwa razy felkę i lusterka, kurwa, wymieniałem. No on już, kurwa, przesadził, nie? No. O, już. To. Ty ja fajną M2 dałeś? Zajebistą M2 dałem. A na dobrą sprawę, co się w M2 stało? Patrz, byłem w M2 Nitro. Najłatwiej jest zobaczyć tak, co było rozjebane. Wystarczy kliknąć sobie zdjęcie. No i kurwa, no. Maska, błotnik, lampa, felga, nowe drzwi. Ta nowa M2 mocno takie mody można robić. Ta M2 nowa. Ta, bo ten samochód, kurwa, popatrzysz na niego i mówisz, kurwa, że brzydki w chuj, nie? W realu wygląda trochę lepiej, jeśli mam być z wami szczery. W realu ten samochód trochę lepiej wygląda. Zależy też, jak kolorystycznie do niego podejdziesz. Ale powiem wam jedną rzecz. Ten samochód można zrobić na takiego, kurwa, kocura pierdolonego. Naprawdę, taki, kurwa, kot jebany może być z tego auta. Ale musisz wydać na niego 80 tysięcy złotych. Musisz na niego 8 dych wydać, zrobić go, kurwa, zrobić go czarny plus karbon i powymieniać, kurwa, parę rzeczy. Z tyłem trzeba tu zrobić, kurwa, malutki performance albo M-performance. A zobaczcie, tutaj już chyba ktoś coś zrobił z tym. I zobacz, już z tą, kurwa, lotą, no, kurwa, inny samochód, nie? Zupełnie inaczej wygląda, już wygląda fajnie. Jak, bo on już jest tu trochę zrobiony, a można go fajnie zrobić, na pewno. Ja jeszcze bym tu z przodu, kurwa, delikatnie pozmieniał, bo mi te wloty powietrza tutaj ogólnie nie pasują. Ale, kurwa, tak ostatnio patrzyłem na ten samochód i potem sobie sprawdzałem części na internecie, które można kupić do tego auta. Wiesz, jak on ma w serii 460 koni, to naprawdę, kurwa, tu jest ten sam silnik chyba, co jest w M3, M4. No to, kurwa, kręcisz ten samochód na 700 samym softem, nie? A może trochę mniej wyjdzie, nawet jak wyjdzie 650, przecież to, kurwa, mały go-kart będzie. No tu już, kurwa, zupełnie inaczej wygląda, nie? Jakby jeszcze lepsze felgi tutaj z Turismo dobrać, takie, które będą miały, takie wklęsłe będą. No i, kurwa, i da się ten samochód na kocura zrobić, no. Te lampy nie siedzą? Te lampy, no już tutaj nie wygląda, ale, kurwa, bo tu widzisz... Zobacz, bo nie możesz się skupiać na tym, co ci nie siedzi, tylko co poprawi jakby ogólny zarys. I mówisz tak, lampa mi tu nie siedzi. Ale ja jestem pewien, że jakbyś, kurwa, te wloty powietrza i ogólnie ten zderzak, kurwa, jakiś inny zamontował, poszerzył jakimś splitterem, może nie jakimś takim, kurwa, podjeżdżającym gównem, to ten samochód już będzie inaczej wyglądać. Musisz jakby sobie to zwizualizować, że nie lampa jest tutaj problemem, bo ta lampa jest spoko. Tylko na tle, kurwa, innych elementów, kurwa, ona może wyglądać dziwnie, nie? O to chodzi, nie? No. Znajomy 3 dni temu robił pierwszą M2 Manharta, a dzisiaj rozmawialiśmy o tym Turor z tym, z Taku, bo byłem z nim na obiedzie. Taku mi to powiedział, albo Konrad właśnie, bo ja dzisiaj byłem z menadżerem się spotkać. I właśnie mi ktoś powiedział, że M2 Manharta ktoś zrobił już. Bo rozmawiali. Już tylko nie pamiętam, kto poruszył ten temat. Pogadaliśmy się o tej nowej M2. 4 zł i 88 groszy. Tu w nowej M2 nie uratujesz. Ale zobacz, już jakby ten taki, kurwa, spoilerek, coś ala, kurwa, Supra MK3.
on już inaczej ten tył wygląda. Już inaczej ten tył wygląda, jak nie ma kurwa tu tego, tej kurwa obleśnej listwy. Ja myślę, że tył przede wszystkim, wymieniając zderzak, to jest inny zderzak niż w serii, i dyfuzorem naprawisz kurwa ten tył. Bo to, że klapa silnika jest taka, to jakby jeden chuj to jest. Bo lampa jest ciekawa, bo jest chuj ciekawa. Tutaj też możesz kurwa, tu na przykład też jest taka jakby listewka. Da się zrobić. I auto we Wrocku będzie latać póki co 550 kucy. Kurwa, no może gdzieś się tam przed tym słopem to ten. No. Ważne jest to, czy jest gdzieś foto tej M2 Manhart? Nie wiem. Może na Manhartcie. Instagram Manhart. Jak się nie rozleci, to może będzie, kurwa. Ten samochód jeździł. Manharty lubią się spierdolić. Golf, kurwa, Manhart. Się bawią chłopaki. Tu stara M2. Halo? Co chciał? Pytanie mam. Pytaj. Bo na live oglądam twój odcinek. Pytaj, no. Bo jak to jest, nie? No. Że cię plecy bolą? No. Nie masz siły i energii? No. Bankrutujesz raz na 10 dni? Nie no, od ostatniego filmu nie zbankrutowałem jeszcze. No tak, bo Alf cię utrzymuje, ale dobra. Masz problemy finansowe często? No. Wszystko jest drogie? No. A ty dwa auta kupiłeś? Znaczy dwa. Za jedno nie zapłaciłem. No. I detailer się zastanawia, co zrobić, żeby mi odebrać aktualnie. Jutro znowu tu przyjeżdża. Nie oddam mu za chuja tego auta. To powiedz, że cię nie ma. No stary, ja jutro mam trening, jutro... Ale nie, zejdź normalnie, zejdź na dół, jak przyjedzie i powiedz, że cię nie ma, zamknij drzwi i pójdź grać w komputer. A detailer ci mówi, jaki prank mi zrobili, bo nie zapłaciłem? Jaki? Tam jest taki immobilizer w tym aucie, nie? No. No, to mi odlutowali dwa przyciski, nie? No. I dzisiaj godzinę stałem nad jeziorem i nie mogę samochodu odpalić. I się śmialiście. Tak, śmieci jebane. A co do tego drugiego, no to ja je kupiłem, bo sobie wypłaciłem parę lorek, wiesz? No. I sobie kupiłem za pana dolara to, na licytacji. A podatek odprowadzony, przepraszam? Oczy, ja za wszystko, prawda, za kryptowaluty, za wszystko odprowadzam podatki. Ja stary mam konto w banku Blika, nawet mam od niedawna. Okay. Także ja tam wszystko full legit, a co do pleców, no to plecy mam takie, na przykład jak stoję cały dzień, nie, to jest okej, okay. A jak usiądę, jest problem. Dobra, o tych plecach już mi się nie chce słuchać. A ta Charger, czy kurwa Challenger, czy chuj wie co to jest? Charger. To na loterii jest? Tak, ale nie wiemy jak to się robi na razie. Słuchaj, powiem ci tylko tak, aż taki bezczelny to ja nie byłem nawet. No takiego, ale kurwa, ulepa żeś kurwa przywiózł, kurwa, przywlókł z tych Stanów. Ale stary twój wygląda tak samo po bandzie. Nie, ale ja tylko... Ale nie, przecież ja miałem kurwa reflektor jebnięty, kurwa, i maskę. No to tu mam też reflektor i błotnik. No reflektor, maskę, przecież chłop mówił, kurwa, że będę mu ramę prostować, no co ty mnie tu pierdolisz? Ramę to on go przywiózł, a nie ramę prostować. No to instrukcja była nieprecyzyjna. Stary, ja mam nawet nagrane, jak nie jeżdżę. To okay. Będzie w audiobooku czy tam, kurwa. Ale jak ty chcesz, kurwa, jak jeździłeś, kurwa, tym samochodem, jak, kurwa, tam koła patrzą na siebie? Nie, stary, on zostawia dwa ślady, normalnie, przysięgą ci. No nie wiem. Dwa ślady, jakby rama nie jest uszkodzona. Jest dookoła jebnięty, no bo tam opowiadałem, jak to się stało u detailera, czy u siebie na odcinku, że tam taki pasikonik z rogami wyskoczył. Interesujące. Jak nie wiesz, jak zrobić loterię, to ci mogę powiedzieć. No kurwa, fajnie, jakbyś nam na przykład napisał co i jak. Jutro mamy spotkanie z jakimś gościem, ale podobno bierze więcej procent niż kurwa ja od Picikeli. 80? Nie, wtedy nie biorę, ale ten. Ale mówno, ciężkie czasy idą. Dobra, to powiem ci tak. To przed spotkaniem powiem ci, jakby to wyglądało ten. Potrzebujesz 30 tysięcy złotych? Tak? A detailer ma, no. 30 tysięcy złotych, ten samochód?
Okay. Wartość tego samochodu musisz pokryć w cashu albo jakimś mieszkaniem. Ale to ci oddadzą po pół roku. A kiedy? Na pół roku musisz jakby zabezpieczyć wartość tego tej loterii w cashu, a jakimś mieszkaniem, czymkolwiek, co... Bo bank musi poświadczyć, że w razie czego jakby ten samochód zniknął, cokolwiek się z nim stało, byś go nie dał, to bank wtedy wypłaca wygranemu ten cash, który ma, nie? To zabezpieczenie. Ale to jakby po 6 miesiącach oddają, to na lokatę się robi? To na lokatę się robi. Na przykład jak to 200 tysięcy kosztuje, to wpłacasz na lokatę 200 tysięcy złotych, robisz to, co powiedziałem, nie? Że tą gwarancję bankową i tam po pół roku oddają ci, nie wiem, 205, nie wiem ile teraz za lokatę jest. Kurwa, wiesz co jest za problem? No? Bo to auto 350 będzie kosztowało i gotowe, jak będzie zrobione, nawet 380 może kosztować. Bo to jest 2-1 rok, to tam nic nie ma przejechane. Tak, jak my to zrobimy, a my mamy fajny tuning, ja ci później wyślę, co zrobimy. No ale co to jest za problem dać zabezpieczenie, kurwa, w postaci jakiejś działki czy coś? Tego jest detalem, on ma kamienicę, człowieku, 3 czy 4 w Łodzi, to tam on se poradzi. No, to musisz zrobić? No, stronę jakąś, system ten, jakby taki ten. Mamy piekielnykotek.pl. Co to kurwa jest? No, Helka. Piekielnykotek.pl. Ale jeszcze nie zrobiliśmy, tylko kupiliśmy do wedy. Aha. No dobra, no to jak ten. To taką stronę znam kogoś, co za piątkę już całą postawi. No i potrzebujecie potem system i żeby sprzedać te losy. Więc no. Ale... Pamiętaj jedną rzecz, nie? Jak będziesz z kimś rozmawiał. Za 15% ja ci to wszystko zrobię. Okej. Okay. To ja mam dwie możliwości, chcą dużo więcej procent. No oczywiście, że chcą dużo więcej, kurwa, bo ruchają wszystkich influencerów na całym rynku. Ale ja jestem osobą, która się nie zgadza na to, nie? Jakby... A nie zgadzasz się na ruchanie, tak? Tak. To dziwne, bo masz 4 córki. Ale to ja rucham. No tak. A w sumie tak. No. Kurwa. Co tu mi kurwa postawili na podwórku, po chipsy nawet nie można jechać. Kurwa, litro ogólnie widziałem twój performance wagowy i codziennie wieczorem miałem chipsy. Ale ja już 76-200 dzisiaj ważyłem. A to zawsze niemożliwe, że tyle ważysz. Ale ja normalnie ważyłem 72-71. Kurwa stary, jak wpierdalałeś u mnie 3 pizze, kurwa, jarałeś 3 paczki szlugów i do tego wypiłeś 15 Red Bulli z cukrem, to ważyłeś 64. No. Starość, kurwa, starość. Ale mnie plecy nie bolą. Nie. No. Ja mam wzrost przy takiej wadze? 1,78 około. Raz 77, raz 78, nie wiem od czego to zależy. No. Ale walę hormon wzrostu. Dwie jednostki dziennie somatogenu, więc myślę, że jeszcze podrosnę do 1,90 m. Krótką dekę, tlen, długi testosteron, apteczny prolongatum. No. Stary, nigdy w życiu... Wgnięte były w chuj. Nigdy w życiu ten właściciel by go nie sprzedał? Otworzę i będą glony. W lampach, człowieku, jeszcze masz morszczuka, ty. Ja morszczuka. Zrobię na pół. Jej! Ale zgodziłeś się, bo wiesz, chodzi o to, że to ja ci mi zapłacę za auto. Jak coś, nie? Ja widziałem ten wypadek, inaczej bym nie kupił, stary. No bo tak, patrz. Było tak, że ona jedzie normalnie, nie? No co 60 miał, maksymalnie 60. Pasikonik skoczył przed maskę, tak o. A on mówi, o kurwa, pasikonika nie przyjadę. Odbył się lekko od bandy, potem zrobił tak, wrócił, ale ten pasikonik odskoczył jak sarna. I on mówi, o kurwa, i tak dęba stanął i tak o. Zatrzymał się na dachu. A ten koń? Aha. Nie, auto. Tak. Wrócił. Gdzie ty żeś to widział na TikToku? Będę spierdolnięty czy co? Kreatywnego opisu wypadku. Dobra, Filipek, co ty odpierdoliłeś, kurwa, z tym samochodem?
potem przysięgł. No nie. I teraz jestem ciekawy, jak ten gościu napisał to w ubezpieczeniu. To samo, tylko że... Bo dużo youtuberów robi teraz tak, że kupują auto, nie? No. I oni ino je na loterię wjebać. Kupiliśmy auto, ino je na loterię wjebać, ale zrobimy z nim content. Ja, czyli bardziej kreatywny. Możemy być u ciebie. Ja myślę, że... Napisz adres i przyjadę. Albo on. Albo kto będzie miał bliżej? Albo ja zjadę do 30 km, on na całą Polskę jakby. Na pierwsze miejsce to auto. Znaczy nie to, znaczy ono będzie gotowe, to już niedługo zobaczycie. Za drugie miejsce kombajn w częściach wersja IKEA. Normalnie możesz sobie go kurwa złożyć, nie? I za trzecie miejsce multipla, a potem dorzucimy jakieś 10 zł, talon na kurwę i balon, wiesz. Przelot samolotem, ja samolotem w bagażniku. To ja chcę auto i kurwę. Trochę wali jednak powodzią. Co pierdolisz przy ludziach? A przepraszam, chciałem powiedzieć, że Old Spice'em. Nie, o zapachu morza, kurwa. Strasznie mi się popierdolił. Nie no, w środku człowieku pachnie jakby... O kurwa, ktoś umarł. Nie umarł, przy tym wypadku nie umarł. No przecież z nim gadałem, z godzinę temu z nim gadałem przez telefon. On mówi, hello, what's poppin' my Dodge Charger in your country? A ja mówię, what, nadawecie. Myśmy się dogadali, kurwa. I Genio to już by miał za łatwo. Masz tą super łapkę w amerykańskich wodach. To się złamie. Co? Habibi, skurweszyny! Zostaw tam mnie! Ja nie wiem, kurwa, ci ludzie mają, kurwa, po 35 lat, kurwa, i takie rzeczy odpierdalają. Matko święta, kurwa. Widzowie, czy ja jestem bliski takiej rzeżuncji? Gdzie ja bym małpkę, kurwa, zrobił człowieku? Ty jest jakiś spierdolony, kurwa? Co go ty mnie, kurwa, masz? A weź tam ucieknij. Właśnie, co ci działa? Ucieknij! No zjebane, to bardzo! Kurna. Fake taxi robimy, Uber taxi. Po linie gumy, policja przyjedzie, fake policja. Helikopter. Musi być, kurwa, helikopter. I zrzut na niego mumki Basi. A maledy? To przynajmniej podczas tej loterii będziemy 48 razy powtarzać, że ma ledy. Ledy? Odpalać i wyłączyć. Nie wiem dlaczego. Może stary, ludzie lubią ledy. My koncert zrobimy Malika u nas. Chuj z tym. Nie, e-booka. To trzeba audio. To może nagramy nie, chociaż. Ej, ty zrobiłeś to? Nie, oni mają. O! A nie, oni mają e-booki wszyscy. A o czym zrobisz e-booka? A jak, nie, oni o aucie robią. Pierdolniemy tylko gładka. My zrobimy audiobooka. Ej, my zrobimy audiobooka i będziemy człowieku czytać małego księcia, kurwa. Tyle szkoda. Dobra, zaraz sobie to, że siedzisz z babcią, wpierdolacie krupnik. I z radia leci. Myślę, że najlepiej byłoby zapytać widzów, jakie piosenki uważają, że powinniśmy w tym audio... Jasne. ...buchu zawrzeć. Po prostu przerobione przez nas. I będzie super, więc jest wasza, niech kurwa zapłonie. Najlepsze jest to, że ogólnie nawet nie wiemy, jak się robi loterię. I o tym wam tu gadamy. Jak chcecie loterię, to zrobimy, jak nie, to ja to po prostu się sprzedam, nie? Tak jakby... Piszcie w komentarzu, czy chcecie loterię. Co ja mówię? Prawdę, kurwa, mówię, wyjebane mam. Chcący ostatnio po CS-ie, ty, kombajn wpisz. Nie wiem, pochuj wam najpierw na złą, bo może mam też to zawieść. To mi się ważyć. I multipla alfa, jak ktoś wygra, to ja dodaję. Na pewno to chcesz? Bo można zrobić loterię. Mistrzyka przesyła 5 zł. Jak Budda, wszystko fajnie. O, ale my nie to idę odwrócić monitor. Jak Buddy, jak inni youtuberzy. My po prostu zrobimy po naszemu. Och, się dowiemy, jak to się robi, to ci damy znać. Nawet Nitro zrobił. Nitro? A no miał. Kulki ping-ponga losowały też było. A my nie będziemy na kulkach robić. Nie. My zrobimy profesjonalnie. Na bęben. W bębnie od tego, co się byton miesza. Z Alfem by mieszali bębnem i kurwa. Jop, mam pomysł. Kurwa, stary, bo on chodzi, że ledy mo ten ostatni, bo to się najśmieszniejszy był, co zrobił, najdziwniej zrobił. To my zrobimy tak, że sparring. Genia z Alfem. Chuj! Szybki jak sraczka! Szybki jak sraczka! Dobra, a lekki jak piórko. Dobra, mamy. Ale trochę mi stanął, jakby wiesz. Nie, że lubię. Ale ona ma 11 lat? No i zobaczcie, kurwa, już jaki przebieg, nie? Więc no. Ale tak się ubrał dzisiaj dla mnie. Dobra, ja mam ciotkę w totolotku, załatwimy to wszystko. Będzie kręcić bęblem? Tak, normalnie bęblem. To jest okleina. Nie, to jest specjalny właśnie taka, wiesz, żeby okleina. Ludzie się nie opierali. To jest chropowate, że wiesz, a dupeczko, wiesz co. No, żeby wgniotków nie było. Pa, jeden zrobił wgniotka i dzisiaj mówi skończył się, w szpitalu na szyciu odbytu, kurwa. A my się, bo, a tu? Ręczny. Wylew? Nie. Mocno. A ty myślisz, że się stoczy? Stoczył to się Genek, kurwa. Co? Dobra, widzowie. Ja kończę dzisiejszego live'a.
Tomasz Górski z tej strony. Idę po niterka. Nitro.jm. Siemano widzowie, już jestem, wróciłem, byłem dzisiaj w Poznaniu. Co tam u was? Mam nadzieję, że z Tomkiem się fajnie bawiliście, że nie mówił głupot. 88 groszy. Żebym znowu za Tomka nie musiał odpowiadać. Można dziś liczyć na rozgrzeszenie. No. Nie. On ci napierdolił głupot jakiś znowu. Ja pierdolę, jak jestem dobry chłopak, kurwa. Ale ja słyszałem, co ty żeś popychał, kurwa, w klubie, tak? No nie wiem, czy nie stoczyłeś, kurwa. No, dla każdego inny towar jest inny, no. Ale Gienek. Mówimy tu o dziewczynach, nie o towarze, kurwa. Na kilka zadań jest każdy. Jestem na Gigabulem, a chwilę temu bym gdzie indziej. Nagrywał mnie bardzo potężny youtuber Detailer z jego potężnym aparatem. I chciałem mu powiedzieć, że w Łodzi znów nikt nie przyszedł. Kolejne otwarcie puste. No nic, będziemy zwijać biznes, nie? Wracamy do środka. Dobra, daj mi ten mój drugi samochód, co mi dałeś. Zapraszamy! Kamilu! O! Ale będę się, kurwa, panoszył po Emiratach, ja pierdolę! Maluj strzyka przesyła 5 zł. Chodziło, że odwracam monitor w stronę łóżka i idę się colki napić miłego wieczoru. Kurwa... Sus. Co? Ej, a część to, że naprawdę, jak dołożyłeś tę dokładkę i zmieniłeś te nerki, widzieliście, jakie on miał nerki wcześniej? Ja nie wiem, jak on z tym mógł jeździć. Znaczy, wczoraj to w Gdańsku z Lory zjechało, chyba. Żebyś poczuł, proszę bardzo, są znaczki też wione w fotelach, świecące, M4 czarne, bo normalnie masz takie białe, kurwa, szmaty, nie? Czyli samą mam M4, której nie chcę i postanowił sobie sprawić starszą M4, którą chcę. Muszę zadzwonić, mu coś powiedzieć. Siema. Cześć. Bo ty chcesz kupić tą M4 od Detailera w Cabrio? No. Tak? Znaczy wstępnie już jesteśmy ugadani, że niby ją kupiłem, tylko jeszcze nie zapłaciłem. Kurwa, jakby ci to powiedzieć. Pamiętasz Kasię ze stacji? No. To ta M4 była, kurwa, bardziej dojeżdżana niż Kaśka. Wiem, czuję, jak gazu dodaje i puszcza, to dyfer puka, człowieku. Jakby ktoś z młotka pizgł w bęben. Moim zdaniem powinieneś, kurwa, jakąś zniżkę wziąć, bo ten samochód, kurwa, być może się rozleci, nie? No, obiecał mi, że nie. Dobra, inaczej, czy widziałeś kiedyś, jak jechałeś z detailerem, na przykład za nim czy coś, nie? No. Żeby odpuścił sobie jedno rondo, kurwa, żeby sobie odpuścił jakiś, kurwa, mały placyk pod Lidlem, żeby na światłach, jak już raz się, kurwa, za czas, bo to też nie jest częste, zatrzymał się na czerwonym, to żeby nie upierdolił pół opony, kurwa, do drutów. Widziałeś to, czy nie? Kurwa, rzadko to się widzi. No właśnie. Ale wiesz, ja to gdzieś z tyłu głowy mam, że to tak robiło to auto. No, ten samochód to robił, bo nawet, kurwa, są na to, no, filmiki, tak? On zakładał berliny, kurwa, to są takie zajebiste opony, które przywiózł taki, na taki event motoryzacyjny był pod Poznaniem. To ja tam przyjechałem, to założył mi berliny, mówił, że super opony, nowe, 100 zł za sztukę. Zrobiłem, kurwa, dwa bączki, kurwa, i bieżnik, kurwa, wypierdolił w trawę cały, nie? No, więc on, ten samochód jeździł, kurwa, całą swoją, kurwa, karierę na berlinach dookoła ronda. Nie wiem. Więc jeśli on ma teraz ten samochód, na przykład ma, nie wiem, 20 tysięcy nalotu, powiedzmy. 80. No to 80 to gorzej dla ciebie, bo teraz będziesz musiał, kurwa, bo on ma te całe 80, kurwa, w lewo, jak w żużlu, kurwa. To teraz ty, żeby, kurwa, naprawić geometry, to musisz, kurwa, pizgać rondo, kurwa, prawą stroną, że w prawo... I 80 tysięcy, kurwa, kilometrów zrobić, żeby się wyrównało, nie? No chuj bokiem jeździ, to wiem. No. Ale jest jeden plus, bo ona jest po tym. Ona jest na dotarciu, ona jest po generalnym, nie? I normalnie na to wszystko, wiesz, ona ma zrobione 550 koni teraz niedawno, więc ja ją teraz docieram właśnie. Kurwa, tylko dla detailera generalny to jest, kurwa, że...
No wiesz, no kurwa, na ozonowaniu była i to tyle, nie? I dwie dokładki mówię. I dwie dokładki, kurwa, bo śmierdziało w środku łodzią. Czyli mówisz, że jak będę robił tą loterię, to no, lepiej robić wszystko jakby na siebie, a dopiero detailerowi wystawić fakturę, bo mógł mnie wyruchać na BMC. Tak. Kurwa. Znaczy on ma kamienicę, tylko że on też znał obuzów, nie? To też nie jest tak, że się tam wpierdolisz. No, ja wiem, ja wiem. Dwa liście, kurwa, i oddawaj apartament, kurwa, na trzecim piętrze bez windy, bo to tak może nie zadziałać, no. No. A nawet jakbyś przejął ten apartament, to kurwa jeszcze wypierdol tego żula, co tam mieszka. Ja pierdolę. A to mi nagadać, ja ci o tym myślałem, tak naprawdę. No. Bo jak oni mi go zgasili na godzinę specjalnie tym, kurwa, tym śmiesznym trankiem, to ja siedziałem i rozmyślałem, czy ja dobrze zrobiłem. No właśnie. To ty się zastanów. Ale ja ci za niego nie zapłaciłem. No ale rękę podałeś. Kurwa, on mi też. No dobra, w sumie najwyżej zrobisz, kurwa, z gęby dupę i tyle, ale zaoszczędzisz pieniądze. Kurwa, jak zrobimy loterię i będzie więcej niż u tego, kurwa, high-five'a, że chuj musiał wchodzić na drabinę, żeby sięgnąć dwa losy, to się jakoś wyrówna chyba, nie? Czy nie? Zadzwoń jutro. Wszystko ci powiem, ja wszystko już wiem. Dobra. Halo? Nie. No. Ile taka M4 w Cabrio kosztuje? A kurwa, z 250 koła, myślę. Bo to jest z generacji F. To nie wiem. Nie wiem, jak zachowały wartość te samochody. Możemy zobaczyć. Mały listrzyka przesyła 5 zł. Wiadomo, wuja świra, ale bez przesady. Link do strony. No, tak jak powiedziałem, 200-250 koła. Tuż jest nowa. Nie wiem też, jaki rocznik to jest, ale podejrzewam, że jakiś, kurwa, może 18 to być. To jest DKG. Nie ma ich za wiele, co prawda. Ale tak 200-250 koła, myślę, że ten samochód kosztuje. I to jeszcze coś chyba innego. Bez competition jest chyba. Nie wiem. No myślę, że tak 250 koła koło być. Nie wiem, co ty tu kurwa wysłałeś. Kurwa, pewnie jesteś chuj zabawny. Jesteś śmieszny jak chuj. Aha, że zdjęcie. No. Sam zaproszenie na CS-a. Ja już nie będę ściągał, będę wszystkim gotowy, że nowy samochód kupię. O, ale widziałeś to. Lecimy dalej. Carbon progi, Z Performance, bardzo 20 cali. A złotych ile? Ile kosztowały? Nie wiem, 15, 16. Bardzo dobrze, bardzo jest, bardzo ładnie. Mów mi tak dalej. Śruby mam nowe dla ciebie w bagażniku, bo nie zdarzyło się zmienić, niestety, bo jesteśmy leniwymi kurwami. Mój tata umie odkręcać śruby i przekręcać. Loteczka. Jest, a tu dobrze, że nie wziąłeś taki jak ten Takumo. Takumo. Nie, no tu musi. Jak można mieć taką lotkę, kurwa? Tutaj wszystko musi być ze smakiem. Ty chyba, kurwa, nie widziałeś lotki, kurwa, poczciwego Krzycha, który se, kurwa, parapet tam wpierdolił. Ładna lotka i dyfuzor, nie żaden Maxstone design, żeby nie było, no, że kurwa jaskini, plastikowe, jaskini. Tylko carbon fibre. No dla mnie się podoba, nie? Ej, ale myślałem, że jak będę zmieniał tak jak moje MCD na sport i tak dalej, to się będzie odpalało pierdzenie. Ale to za chwilę się odpali. A one się samo z siebie. Tak, bo to wiesz, na razie masz tą procedurę, żeby nie zajechać tego motoru, nie? Ja nie zajeżdżam motoru. Ej, a jak już teraz wytłumaczę, jak już jeszcze M3 kupiłem? Tak, jeszcze kupiłem 3, czyli takie M4, takie samo, tylko więcej drzwi. Nowe M3, nowe, żeby nie było. Co robimy z tym Dodge'em? To co? Loteria? Kurwa, no spróbujmy! Ale na śmiesznie, ale na śmiesznie. No oczywiście, ja nie umiem na poważnie. Jak chcecie dobrą loterię, taką na poważnie, prawdziwą, to idźcie sobie do budki. Właśnie. A jak chcecie głupią w chuj, to witamy w jednoczonym... A ona taka jest od serca, taka prawdziwa. My zrobimy prawdziwą. Jak trafisz na przykład tego kombajna, to ci się zapytamy, czego naprawdę chcesz. To tą kostką myje. Dobra, czekaj, bo już się kurwa poli na podwórzu, jak w Grecji. Z końcówki to mi kiedyś śmierdziało, ale po tym dniu umyłem w zlewie. Drodzy widzowie, nara.
Co ty kurwa mówisz, człowieku?